Dobry wieczór, Marcelina Bociek. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Dzisiaj w Polsce rozgościł się chłodny front atmosferyczny i to właśnie on odpowiedzialny jest za opady deszczu, a także burze i aktywny pozostanie również w ciągu tej nadchodzącej nocy. Najintensywniejsze zjawiska obserwować będą mieszkańcy przede wszystkim szerokiego środkowego pasa Polski. Tutaj popada może także niegroźnie zagrzmieć. Z każdą kolejną godziną jednak opady będą coraz słabsze. Na termometrach przyjemne wartości. Nad ranem na przeważającym obszarze kraju od 13 do 15 stopni Celsjusza. Najchłodniej za frontem. Na krańcach zachodnich 12-13 stopni. Najcieplej tam, gdzie front jeszcze nie dotarł, czyli na wschodzie 15-16 stopni Celsjusza. Jutro front atmosferyczny uaktywni się przede wszystkim na krańcach wschodnich. Tutaj synoptycy prognozują najsilniejsze opady deszczu, a także lokalne burze. Popadać może przed południem przede wszystkim w pasie środkowym. Z kolei zachód kraju pozostanie już bez opadów, na niebie zagości więcej słońca. Na termometrach na przeważającym obszarze od 23 do 25 stopni Celsjusza, najchłodniej na wschodzie w Białymstoku zaledwie 15 stopni Celsjusza. Sprawdźmy teraz prognozę dla naszego województwa. Na Kujawach i Pomorzu pierwsza część nocy jeszcze niepogodna. Synoptycy prognozują opady deszczu, ale z każdą kolejną godziną będą one coraz słabsze, aż prawie że zupełnie zanikną. Na termometrach od 12 do 14 stopni Celsjusza. Z kolei jutro gdzieniegdzie jeszcze popada, ale również dzień będzie stawał się coraz bardziej pogodniejszy z upływem czasu. Po południu synoptycy mówią, że będzie padać jedynie na krańcach wschodnich. Na termometrach jednak nieco niższe wartości od 19 do 20 stopni Celsjusza, niewiele słońca. Ciśnienie atmosferyczne w okolicach Bydgoszczy jutro nieco wzrośnie na barometrach 1005 hektopaskali. Tymczasem żegnam się z Państwem, życzę udanego wieczoru. Do zobaczenia.